Witajcie widzowie. Sorry, że taka długa przerwa była na kanale, no ale niestety z powodów prywatnych itd., no niestety długo by było wymieniać, no ale nie będę się w tym zagłębiać. Witam was na mapie Wyspa Mrozu 3. Długo wyczekiwanej, ale w końcu jest. Przepraszam, że tak dość późno nagrywam, no ale niestety. No niestety, no nie miałem wcześniej kiedy, więc no. No. Jeszcze jedna sprawa, zanim się rozejrzymy tutaj po lobby. To tak. Astyn, Rembex, naprawdę dziękuję wam za stworzenie takiej perełki, którą najpewniej będzie ta mapa. Jeszcze jej nie widziałem, ale już wiem, bo znam was, że to będzie cudo. Więc naprawdę. No to dobra, to się rozejrzyjmy. Co tutaj mamy? Dedykacje. Okej. Dobra. Dedykacja. Roxanne, współtwórca mapy epokalodowcowa, to ona inspirowała nas do budowy trylogii Wyspa Mrozu. Okej. Saimek, twórca małego kanału o tematyce gameplay. Jako jeden z pierwszych nagrał nasze poprzednie dwie mapy. Dziękujemy. Jeśli nie zapomnę, to kanał Saimka też będziecie mieli w karcie, żebyście sobie mogli u niego też pośledzić serię. Bo on, jeśli już dobrze pamiętam, to on już gdzieś tam któryś odcinek ma. Więc no. Więc zapraszam do niego w karcie, będzie link. O! Mindjacker, twórca mojego kanału na YouTube o tematyce Minecraft. Różnie nagrał nasze dwie poprzednie mapy jako jeden z pierwszych. Bardzo równie dziękujemy. Rembex, Astyn. To ja powinienem wam dziękować za stworzenie tak cudownej mapy. No ale dobra. Mapy dedykujemy również całej społeczności mapmakerów. Jest was tylu, że ciężko byłoby was wszystkich tutaj wypisać. Każdemu mapmakerowi z osobna dziękujemy serdecznie za słowa wsparcia podczas budowy trylogii. Społeczność graczy gry Minecraft, którzy grali w poprzednie epizody, również dedykujemy tą mapę. Dzięki wam postanowiliśmy budować dalej. Początkowo miała powstać tylko jeden epizod. A to ciekawe. Za każde wsparcie i słowo motywujące dziękujemy. Jeśli o kimś zapomnieliśmy, to całego serca przepraszamy, ponieważ otrzymano dedykację. Proszę zgłosić się w komentarzach. Okej. Troszkę bym te dźwięki przyciszył jednak, bo troszkę za głośno. Ale okej. Dobra. O, no, szkielet. Jak fajnie. No nie, no wciąż troszkę za głośno. Dobra, niech będzie. Wyspa Mrozu 3, zasady. Graj na Game Mode Survival, no to chyba mam. Nie speedrunuj, to jest mapa fabularna, a nie Escape. Ja nie mam zamiaru, to jest mapa, którą ja naprawdę szanuję pod względem włożonego czasu. Więc no. Więc nie mam zamiaru speedrunować. Ja i tak nawet nie mam po co speedrunować, ja chcę to przejść w całości. Staraj się podążać linią fabular... Staraj się podążać fabularną linią mapy. Jeśli utkniesz w jakimś miejscu i nie będziesz rozumiał jakiegoś wątku, to pisz w kom. Okej. Nie używaj cheatów tak zwanych Game Mode 1, Game Mode 3. Taka rozgrywka nie ma sensu. To jest mapa fabularna z elementami survival. Oznacza to, że masz do dyspozycji całą wyspę i występujące na niej zasoby. Podróżuj ostrożnie, gdyż możesz przez przypadek natrafić na budynki związane z fabułą. Do mapy wprowadziliśmy nową mechanikę pochodni. Od teraz pochodnie trzeba zapalać zapalniczką, ponieważ gaszą się po jakimś czasie. Pamiętaj o tym, gdy będziesz eksplorował lokację. Zanim rozpoczniesz przygodę, upewnij się, że włączyłeś w sieci lanki, gdzieś... No tak. Mam nieprawidłowo. Staraj się nie pomijać notatek, zapisek i innych tego typu rzeczy. Bez nich nie zrozumiesz tej mapy i tego, co autor fabuły Rembex miał na myśli. Nie oddalaj się od wyspy, jeśli ta nazwa, jak sama nazwa mapy wskazuje, jest to przygoda, która odbyła się na wyspie. Jeśli potwory będą ci utrudniać przechodzenie mapy, będą psuć klimat, możesz użyć komendy difficulty 0. To mapa fabularna, klimat odgrywa tu kluczową rolę. Okej. Wpisuj co jakiś czas komendę spawn point, niestety zaimplementowany system autozapisu jest zbyt trudny i musisz sam zadbać o to, by zapewnić sobie odpowiadające tobie miejsce odrodzenia. Ewentualnie użyj łóżek, ale to obiektywnie gorszy wybór. Możesz używać komend, które nie zmieniają dużo w całej mechanice.
mapy, na przykład Timeset. Uważnie zwiedzaj obiekty na mapie. Nie mam zamiaru niczego pominąć. Jeśli mimo powyższych rad napotkasz problemy, to skontaktuj się w komentarzach mapy lub napisz do mnie na Discordzie, ewentualnie na pocztę. To wszystko, powodzenia, niechaj lodowe pskoje będą tobie przychylne. To chyba nic nie pozostaje nam poza tym, jak zacząć. Rozpocznij grę. Zatem mówi pan, że ostatnio spotkaliście się 8 lat temu. Tak, tak przynajmniej mi się wydaje. Pamiętam, że ostatnie słowa, jakie mi powiedział, dotyczyły jego nowej pracy. Jakiej pracy? Pracy jako górnik. Zatrudnili się w miejscowej kopalni minerałów, ponieważ brakowało mu środków do życia. Pamięta pan, jaka była ta kopalnia? To kopalnia. Niestety nie, ale jej nazwa była bardzo długa i poplątana. Wiem za to, że został przydzielony do sektora znajdującego się 1000 metrów pod poziomem morza. Tyle zdążył mi powiedzieć. No dobrze, na dzisiaj wystarczy. Proszę pana o ponowne przybycie na komisariat dużo o 17. Oczywiście przyjdę. Ech, oby Martin wkrótce dał jakiś znak życia. Tylko on mi pozostał z mojej rodziny. Spokojnie, odnajdziemy go. O, co tu się? O, no. Już. To już ósma? Uwielbiam tu przyjeżdżać. Powietrze w jaskini wydaje mi się bardziej czyste. Niestety są rzeczy ważniejsze, takie jak praca. Gdzie jest mój kilof? Jest, jesteśmy. Dobra. W końcu zaczęło się. Odcinki z tej mapy będą na około 30-minutowe, więc no. Więc no, starajcie się nie przegapić jednak. Bo mapka jest przegenialna i żal by było ją przegapić. No dobra, tu mamy zamknięte, tu nie mogę wejść, okej. Czy coś tutaj mamy? Ciasteczka, dobra. Jej, nie umrę z głodu. O, zupka jeszcze. Bo ja cię nie mogę, ile rzeczy. Czekaj, co tu się? Halo, co tu ma być? Proszę mi tutaj dać, no. Woda jest w kranie? Ło matko, jakie luksusy, woda w kranie. No dobra. O! Zapiski. Proch. Jeszcze trochę strzał. Nie strzał, Jezu, książek. Jest jakiś dziwnie poplątany. No ja to nagrałem około. Jeśli ja to nagrałem o 21, a wy to najpewniej będziecie widzieć o 23 chyba, o ile to zmontuję. Dzisiaj w sobotę będziecie to widzieć. Ale nie jestem pewien, czy się wyrobię ze zmontowaniem. Może wlecieć w niedzielę. No ale dobra. To tak, no to przeczytajmy te zapiski. To był dziwny sen. Wydawał mi się taki znajomy, ale nie mogę sobie przypomnieć jego zakończenia. Może rano się to zmieni. Okej. Łopanie, winda. Nie gadaj. Daj. O, gdzie ja jestem? Tak, karta dostępu, karta. Level 2 card. Mam nadzieję, że będziecie wszystko widzieć. Jeśli nie, to no. 982 metry pod poziomem morza. Dystrykt 015. No tutaj nic nie widzę. Tu jest dystrykt 020. No dobra, no to schodzimy w dół. Chyba nic innego nam nie pozostało. I. O. No. O, wungiel, dobra. Szyb numer 2, wungiel. Okej. No chyba, żebym tutaj jednak. No nie, no to jest wciąż trochę za głośno. Bo nie wiem, na ile głośno to będzie na nagraniu, więc. Nie chcę mi się teraz tego potem jeszcze obrabiać dodatkowo, no ale dobra. Potem się jeszcze zobaczy, przejrzę. Łożesz! No jak zwykle. Muszę je wpaść wszędzie, gdzie się tylko da. No dobra. Co tutaj mamy? Magazyn. Jakieś runięte coś. Jest jakiś guziczek.
Ten guziczek robi nic. Już myślałem, że coś robi. Wędka. No może się przydać. Dobra. Zapiski możemy odstawić. To możemy. Zapalniczka! Łomatko! Daj! Daj! Jakieś dziwne torcze. Okej. Co to jest? Co to jest? Dobra, to jest dziwne coś, czego nie mogę zniszczyć. Kurde, facet, nie denerwuj mnie. Gdzie mi z tym autorem? Od Martina do Dukana. Witaj kolego serdecznie. Zapewne zauważyłeś, że nie mam mnie dzisiaj w robocie. Nie będę wiał, bo dość mocno popiłem i teraz dręczy mnie mocny kac. Gdybym przyszedł dziś do pracy, to nie zrobiłbym nic pożytecznego. A to nie na tym polega, prawda? Ale dobra, nieważne. Nie czytasz tej wiadomości, aby dowiedzieć się o moich problemach. Przechodząc do sedna. Nadzorca nad... wydał nam nowe zadanie, które polega na tym, że musimy przekopać warstwę skał w północnej części naszego sektora. To zaraz na lewo, gdy wyjdziesz z magazynu. Pamiętaj, by kopać cały czas przed siebie, dookoła same rury. Możesz je uszkodzić. Zbudowałem podpory, by kamienie nie zawaliły się za tobą. Ty chyba nie chcesz tego tam utknąć. No, raczej nie. Pytałem się go, czemu wyznaczył nam takie nie inne zadanie. Niestety nie uzyskałem odpowiedzi, a szkoda. Ton, w jakim wydał mi rozkaz, był nie w jego stylu. No cóż, to tyle ode mnie na tą chwilę. Życzę ci miłej pracy, Martin. Oby szczęście ci dopisało. Twój przyjaciel Duncan. Okej, Duncan. No dobra. Jak jest coś do zrobienia, to... no to kopiemy. Niech tak będzie. Co? Ha? Gdzie ja dotarłem? Duncan nie wspominał o żadnym obiekcie. Ośrodek badawczy B03. Okej. To jest dziwne. Może to jednak łopatą, no, do tego chyba lepsza łopata by była jednak. Okej. Wolałbym to sobie wszystko odgruzować jednak, bo nie chcę mieć tutaj potem problemu. Okej. Co tutaj mamy? No właściwie to nic, no ale wolę jednak zapalić to jedno. No dobra. Wolę jednak to, co jest na zewnątrz, pozbierać, bo nigdy nie wiadomo, czy ten gravel mi się nie przyda jednak. Oto. Więc dobra. Tak. Obejrzyjmy. Save. Okej. Zagubiony Iwan. Mój przyjaciel Iwan zachowywał się ostatnimi czasy bardzo dziwnie. Bez przerwy mówił o jakimś spisku i o tym, że ujrzał śnie wizję przyszłości. Staram się być dla niego mili i wyrozumiali. Mimo, że znamy jego opowieści na pamięć i mamy ich powoli dość. Wydaje mi się, że on chce nam coś przekazać, ale nie umie z siebie tego wydusić. Spróbuję z nim porozmawiać wieczorem, cztery oczy. Może to mu pomoże. Nie wiem. Okej. Tu mamy jakieś archiwa. No, raczej tego nie mogę przejrzeć. No dobra. I tutaj mamy... to jest kobyl? A to kobyl jest, dobra. Okej, tutaj jest dość ciemno. Mam nadzieję, że cokolwiek widzicie. Jak nie, to najwyżej rozjaśnia. Pracuje z nami dziwna osoba, o pseudonimie Pan G. Dołączył do naszego zespołu zeszły czwartek i do tej pory nie podał nam swojego imienia i nazwiska. Zachowuje się bardzo dziwnie. Całe dnie przesiaduje w swoim pokoju na drugim piętrze. Zazwyczaj pracuje w samotności. Określił się jako zagubiony melancholik. Próbowaliśmy nieraz z nim porozmawiać i spytać o jego historię, ale ten odmawia. Jest poważny i uważny. Zawsze wytyka błędy i stara się je poprawić za wszelką cenę.
Wiele osób uważa go za dziwaka. Co jak co, ale ja go lubię. Ma swój styl i dobrze mi się z nim współpracuje. I jeszcze ta maska, którą nieustannie nosi. Alfred. Okej, dobra. To rzuca trochę inne światło na sprawę. Czyli to jest jakiś ośrodek badawczy, ale co oni tu robili? Zaciula, nie wiem. Dobra, 7821. 7821. Cholera, te drzwi są zrobione z jakiegoś twardego metalu. Nie zniszczę ich moim zwykłym. Co? Cholera, te drzwi są zrobione z jakiegoś twardego metalu. Nie zniszczę ich moim zwykłym kierunkiem. Muszę poszukać innego wyjścia. Tam jest jakaś drabina. No coś tu jest. To jest wyjście ewakuacyjne. Mamy piątą? Od kiedy? Halo, ósma miała być. Co to? Łożesz, ile będzie czytania. Ło, chłopie. Czytania to tu będzie wciula. Dobra. I teraz tak. Operacja Arka 0. Operacja Arka 01. Operacja Arka 03. Operacja Arka 05, operacja Arka 04, operacja Arka 02 i 06. Okej, dobra, przeczytajmy. Operacja Arka 0. Jeśli nasze pomiary są prawidłowe, to obiekt X099 spadnie dzisiejszej nocy, niedaleko naszego obiektu. Musimy czym prędzej wysłać tam oddział ekspedycyjny. Taka szansa może się już nigdy. Może się już nigdy nie powtórzyć. Tymczasem musimy przygotować pomieszczenie badawcze. Każda stracona minuta działa na naszą niekorzyść. Okej. Chwila, to jest operacja Arka 02. Obiekt X099 jest większy niż się spodziewaliśmy. Musieliśmy go rozciąć na mniejsze części. Inaczej nie zmieścił się w naszej placówce. James został wytypowany do tego zadania. Najlepiej z nas wszystkich zna się na wiertłach i petrologii. Okej. Operacja Arka 03. Cała operacja przebiega pomyślnie. Obiekt X099 został rozcięty na 8 kawałków o średniej długości wynoszącej 80 cm. Teraz musimy znieść je na drugie piętro w celu wykonania wstępnych pomiarów. Okej, czwórka. Okazało się, że substancja posiada imponujące właściwości, niespotykane dotąd na naszej planecie. Musimy jednak jak najszybciej sporządzić protokół, a aktualne pomiary zarchiwizować w aktach. Trzeba również uważać, by wieści o tym odkryciu nie rozniosły się poza naszą placówkę. Nikt nie może wiedzieć o tym, co tu się aktualnie dzieje. Operacja Arka 05. Ten dziwoląg, pan G, prosił nas o użyczenie jednego fragmentu obiektu X099. Wywołało to u nas niepokój i nieufność. W końcu odezwał się do nas po kilku tygodniach. Po chwili namysłu postanowiliśmy się z nim podzielić. Pracuje tutaj również z nami, więc ma prawo prowadzić badania, nawet jak robi to w samotności. Z powrotem zamknął się w swoim biurze. Czas pokaże, czy jego badania przyniosły jakieś owoce. Szósty. Kto by się spodziewał, że ten zacofany bezimieniec odkryje więcej niż my sami. Byliśmy wobec niego niesprawiedliwi. Czas naprawić nasze błędy. Pozostała część strony została wycięta. Okej. No dobra. Czy tutaj coś jeszcze jest? I tiem. Dobra, tu jest wyjście ewakuacyjne. Czy coś tutaj cokolwiek jeszcze zostało? Close Encounters of the Third Kind. Okej. Kości. Tam są drugie kości. Dobra, no to chyba nic innego jak wyjście na zewnątrz nie pozostało mi. Wychodzimy.
Okej. A gdzie ja jestem? Wyspa Mrozu 3 by Rembex i Astyn. Magazyn T02. Dobra, tak. Jestem na mrozie, jest wciul zimno, no ale. No jednak, pierwsze co należałoby zrobić, to sklepać klocek drewna. No, to jest pierwsza rzecz, jaką należy zrobić. Skoro jest to mapa częściowo survival, to. No, preferowałbym jednak. Nie wiem, preferowałbym jednak tutaj. Zrobić tą siekierkę, zrąbać trochę tego drewna, bo jednak no jest tu trochę drzew, ale potem możemy natrafić na miejsce, gdzie go nie będzie. Wolę go mieć trochę więcej na zapas. Więc no. Dobra. 13 powinno wystarczyć, przerobię sobie to na deski. Tutaj się już zrobi trochę tych. I mamy już trochę pochodni. Dobra, i teraz tak, w którą stronę to było? Tu. Okej. Tak patrzę, czy nic nie pomijam, bo. A. Co tu jest? A co tu jest? Co to jest? Co to jest? O, kości. No, trupem tego nazwać nie idzie, to kości są. Okej, kolejne kości. Dobra, nie no, bo troszkę zimno się zaczyna robić jednak. Okej, dobra. Matchbox. Zapiska Jurego 2. Zapiska Juriego. Wita sobie wezmę bardzo chętnie. Właśnie, skoro ja już jestem tutaj, to aktualnie możemy przełączyć się na Easy, bo jest dzień. W nocy wolę jednak mieć tego. Jeśli gdzieś będę władzić, to będę włączyć Peacefula, bo nie chcę się klepać z potworkami w lokacji. Zapiska Juriego. Żyję tylko kompletnie sam. Moja żona zmarła 2 lata temu, a na zapalenie płuca. Dzieci uciekły od tej wyspy, jak najdalej się da, i zerwały kontakt. Ten cały archipelag to jest jakiś przeklęty. Przynajmniej od zawsze mi tak. Zawsze mi się taki wydawał. Mieszkam tutaj tylko dlatego, bo to miejsce ma dla mnie wartość osobistą. Ten dom przypomina mi szczęśliwe dni, gdy dookoła nie były osoby, które szczerze kochałem. To już nigdy nie wróci. Juri. Zapiska Juriego 2. Dziś, zbierając grzyby na obiad, przez zupełny przypadek znalazłem w lesie dziwne wrota pod ziemię. Jest tam bardzo ciemno i cicho. Wolę tam nie schodzić i nie ryzykować, dlatego skontaktuję się z odpowiednimi służbami, które to zbadają. To może być przełomowe znalezisko. Ale to jest pytanie, czy on tutaj pisał o tych, o tym miejscu, skąd my wyszliśmy, czy o jakichś innych wrotach? Dobra. Słyszałem zombiaka. Ne. Jak będę gdzieś na otwartej przestrzeni, może. Ale nie ma opcji. Tutaj nie ma opcji. No dobra, no to skoro nie mamy i tak nic lepszego do roboty, no to tak. No to tutaj. O, tu jest jakaś tabliczka. Magazyn T02. No okej, no to skoro tu jest gdzieś jakiś magazyn, to możemy pójść do niego w sumie, no. Chyba nic, chyba lepszego wyboru nie mamy jednak. Okej. To jest jakaś górka. Muśka? Muśka, ty żeś przeżyła? Jakim cudem ty żyjesz? Muśka! Muśka, no. I dobrze. Jak jest muśka, to znaczy, że jest życie. Czekaj, czekaj, czekaj.
Tam coś jest? Nie. Okej, latarnia. Może być i latarnia. Czekaj, skoro tu jest jakaś latarnia, to tu coś musi być, skoro tu jest latarnia. Tylko gdzie? Tu była jakaś strzałka. Tu jest jedna latarnia, tu jest druga latarnia. Czy my coś poza tymi latarniami mamy? Bo tak średnio cokolwiek widzę. No ale okej, zdajmy się na los. No nic nie widzę. To jest ten problem, że ja nic tutaj nie widzę. No tu miał być jakiś magazyn teoretycznie, no ale coś tak średnio ten magazyn widzę. Chyba że. O. Iron color. O, daj. Daj, 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 daj. Im więcej węgla, tym lepiej. Będzie przynajmniej cokolwiek na ogrzanie. No jednak. O, więcej żelaza, daj, 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 daj. Będzie najwięcej zapalniczek. Okej, dobra. O, węgiel. Jeszcze więcej węgla. Jak cudownie. Daj. Daj więcej. Więcej pochodni. Tak. I czekaj, jak działa ten matchbox? Okej, dobra, mamy jakieś pochodnie. Dobra. I coś tutaj też jest, bo są jakieś sople. Co te? Lepiej nie na lodzie może. Odpal jeszcze raz. No. Magazyn T02 i kolejne kości. Okej, dobra. Pierwsze co? Rozświetlamy. Skrzydło B. To skrzydło jest B, więc tam nie wchodzimy. Skrzydło A. Pokój dla pracowników. Schowek. Pokój dla pracowników. Coś tu jest? To jest jakiś obrazek, coś. Coś tutaj mogę podnieść, coś mogę ten? Nie. Schowek. Piwo. Po co to piwo? List Franka do Simona. Cześć Simon. Słyszałeś o tym, co się dzisiaj wydarzyło na holo głównym? To przekracza wszelkie granice. Dzień jak co dzień. Pracowałem w dziale do spraw transportu. Wyobraź sobie, że wysłali nam substancję, którą badania mają rozpocząć się w głównym laboratorium ONB. Okej, tutaj. Dobra, to jest coś, czego nie znam. ONB. To jest jakiś pododdział czegoś, czy coś? Bo nie wiem, czy to jest jakaś organizacja? Może się później dowiemy. Jednak to nie jest istotne. Pracowałem jak zwykle i przez przypadek poślizgnąłem się na podłodze. To skutkowało rozbiciem się kilku skrzyń z tą substancją. Odór wychodzi z tego taki, że wypędziłbym nim całą tą wyspę. Gdy Marek zobaczył miejsce zdarzenia, to bardzo się zdenerwował i obiecał mi natychmiastowe obniżenie płac. Wyobrażasz to sobie? Jeden mały wypadek i już dostaję od losu po twarzy. Jeżeli chłop nie zmieni podejścia do pracowników, to wynoszę się stąd jak najdalej. Tobie również należy zastanowić się nad tą opcją. Frank. Jeśli widzisz tę dopiskę, to weź przy okazji kilka flaszek z magazynu. Gdy Fisher ujrzy brak swoich trunków, zaboli go to tak mocno, że ten dzisiejszy incydent będzie igraszką w porównaniu z tym. Fisher. Fisher, Fisher, Fisher. Okej. Okay. List Simona do Franka 2. O. O, więcej wita. Dobra, wit jest dobrą rzeczą. List Simona do Franka 2. Witaj Franku. Wczorajszego wieczoru podczas sprzątania garażu usłyszałem rozmowę z Simon z tajemniczą osobą.
rozmawiali o jakiejś misji Arka 1. Niestety nie dosłyszałem do końca i nie wiem, o czym rzekoma misja miałaby polegać. Wiem za to, dlaczego Mark wczoraj tak zareagował względem ciebie. Chłop ma przewaloną korporację. Nie wywiązał się z wcześniejszymi transportami substancji. Jako iż wczorajsza dostawa była ta ostateczna i miała status priorytetowej, to nie dziwi mnie reakcja tego kurczybyka. W końcu ma zaciśnięte na swojej szyi łapska ONB. Nie zazdroszczę mu. Co do dymisji, to zastanowię się jeszcze. Lubię ten kącik i czuję się tutaj spełniony. Nie możesz mnie zostawić tutaj samego, hehe. Widzimy się za 3 dni. Simon. Simon słyszał rozmowę z Simon. Co? Okej, dobra, nie pytam się logiki tego tekstu, ale dobra. Poczekalnia. Okej, dobra, tutaj mamy jeszcze coś. To jest poczekalnia, ale do poczekalni mogę jakoś wejść, czy coś? A, to jest płytka. A, nie zauważyłem jej. Dobra. Tu są jakieś drzwi, tam też były jakieś drzwi po drugiej stronie, więc no. Pokój przełożonego. Żebym sobie uporządkował ten ekwipunek. Seedsów raczej nie będę potrzebować, gunpowdera też nie. To mogę wziąć. No tutaj. Tego kodu też raczej. Okej, tu jest jakiś kod. Do Simona. List polecony, stacja ONB 2. Do Simona. Wiadomość dla Simona. Simon, jeśli to czytasz, to proszę nadaj wiadomość do Lukasa, tego z Wyspy Alfa. Musimy przygotować wysyłkę części zamiennych do silnika, który zostanie użyty przez ONB w ich najbliższym eksperymencie. Jest to zadanie najwyższej wagi. Polegam na tobie, Markus. Ale to jest jedno pytanie. Chwila. Wyspa Alfa występowała. Ale teraz nie mogę sobie przypomnieć, czy to było w pierwszej, czy w drugiej części. O, rzesz. Jeśli chcecie więcej wiedzieć, to w karcie będzie link do całej playlisty. Więc no. List polecony, stacja ONB 2. Stacja badawcza ONB Marcel Evans. Jutro TJ 12.02.2007 na lotnisko przybędzie awionetka z załadunkiem substancji badawczej. Prosimy o niezwłoczne wysłanie tam kilku pracowników w celu odebrania przesyłki. Nie możemy tracić więcej czasu. Straciliśmy go już wystarczająco dużo. Korporacja dała nam ostatnią szansę, której nie możemy zaprzepaścić. Jeżeli to spieprzycie, to osobiście zadbam o to, by wyburzono wasz załosny magazyn. Myślę, że zrozumieliście. Koordynaty lotniska. Kod dostępu do budynku zostawiam wam w tej samej kopercie. Powinniście spotkać na miejscu niejakiego Davida Porpsa lub innego pracownika. Marcel Evans. Okej, dobra, czyli to musimy sobie zostawić, bo tu są ważne rzeczy. Skrzydło B. Ja tak dla pewności bym sobie jednak tutaj tego spawn pointa wziął. Pomieszczenie go. Czekaj, tu coś jest. Tam jest pomieszczenie gospodarcze. Ogólnie te pomieszczenia gospodarcze mi się źle kojarzą. Jeśli oglądaliście epokę lodowcową u Roxa, to najpewniej wiecie, dlaczego się źle kojarzą pomieszczenia gospodarcze. No ale okej, dobra, i tutaj, tu jest pomieszczenie gospodarcze. Czekaj, tu jest magazyn A2, tu jest pomieszczenie gospodarcze. Ło, kurtałka. Dobra, jest. Będzie trochę cieplej. Jest, dobra. Okej, jakiś jeden list, jakiś drugi list. List polecony stacją ONB 1. Tak, to jest. List polecony stacją ONB 1. ONB oficjalne pismo. Nadawca Marcel Evans. No twoja ostatnia szansa, Mark. Jeżeli tym razem zawalisz, zdrowie doczeka cię zdegradowanie, a w najgorszym przypadku usunięcie ze stanowiska. Mam nadzieję, że jesteś tego świadom. Mamy mało czasu. Pierwsze eksperymenty i lot muszą rozpocząć się w kolejnym miesiącu. Wasz magazyn posłuży jako miejsce na tymczasowe przetrzymywanie substancji.
Przetwarzanie magazynu. Dobra, przejęzyczenia są tu normalne. Wkrótce się z tobą znowu skontaktuję. Pamiętaj, jeden błąd i wylatujesz. Marcel Evans. Okej. I od Joe do Petę. Petę, musimy zrobić miejsce na te skrzynie, które przybyły wczoraj do magazynu. Wynieś paczki z żelazem i węglem na zewnątrz. Zostaw je w jaskini opodal magazynu. Jak już to zrobisz, to posprzątaj proszę tą skrzynię, którą Frank wczoraj rozbił. Prawie w całym magazynie pachnie tym czymś. Pozdrawiam, Joe. To tą jaskinię chyba odwiedziliśmy po drodze tutaj. O ile nie mówił o jakiejś innej jaskini. No ale dobra. Tutaj mamy coś jeszcze. Tu są jakieś skrzynie. O. Dobra, jakaś karta. Tu coś. Tu... O. Coś jest. Informacja. Proszę przygotować skrzynię z substancją do jutrzejszej wysyłki. 12 lutego. Gdy zostanie to już wykonane, posprzątać pomieszczenie. Nadzorca Mark. Czyli Mark był nadzorcą. Okej. Tak średnio cokolwiek wyjaśnia, no ale troszkę. Zapiski Marka. Wiedziałem, na co się pisze, przyjmując zamówienie od ONB. O ile budynek magazynowy jest de facto idealny, to nie można tego samego powiedzieć o transporcie, który dosłownie leży i błaga o pomstę do nieba. Haruję jak w sprostać zadaniu. Każdą noc spędzam na przepisywaniu dokumentu z potwierdzeniami, a te nieudolne nieroby sprawiają, że cała moja robota idzie za... Nie. Czy ja mówię do siebie? Nieważne. Powiedz, czy nastąpi ostatnia wysyłka i od niej zależy to, czy będę dalej zasiadał na stanowisku nadzorcy magazynu T002. Takie życie. Dobrze, że mam browary w magazynie. Jeżeli te dwa chłopca się ukradły, resztę moich trunków, to pożałują. Tak, pożałują. Mark. Okej, karta dostępu magazyn. Okej. Ja tutaj widziałem jakieś drzwi na kartę, ale czy to... Czy to te drzwi na kartę? Ale takie fajne elementy, naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie to wygląda. O, no dobra. Niech będzie. Wejdźmy tu, dobra. Dolny poziom. Brakuje drabinek. No to nie. Ja się na to nie piszę. Proszę mi tutaj dać drewno. Ja se z tego robię drabinki. I teraz mogę schodzić, bo potem nie miałbym jak wejść. Nie ma, nie ma. Aha. No tak średnio bym powiedział z tą drabinką. Wiecie co, wolałbym to jednak do drugiej łapki przełożyć. O. No, tutaj może być problem z tym. No ale dobra. Okej. Co my tutaj mamy? Jakaś skrzynka. Substancja badawcza. Nietypowa substancja skrywająca wiele tajemnic. Nietypowa substancja skrywająca wiele... Opis substancji. Substancja badawcza, wylany tusz. Pod żadnym pozorem nie spożywać ani nie używać na skórze. Substancja wydziela nieprzyjemny zapach. Substancja powinna przebywać w temperaturze około minus 10 stopni Celsjusza. Podczas pracy nad substancją zalecane jest noszenie maseczki ochronnej. Podpisał Arthur MacLeod. 9 października 2003. Z kiedy to jest? Halo, jak to dzieje? Czekaj. Kiedy to się dzieje? Czekaj. Tam był list 2007? To od kiedy to nie było ruszane? Halo, od kiedy to... O, chyba będzie czapeczka.
Drewienko! Jest, dobra. Czyli nawet jakbym nie miał drewna, to miał jakoś stąd wyszedł. Skrzynie substan... Instrukcja. Skrzynie z substancją badawczą potrzebują 7 metrów kwadratowych powierzchni miejsca. Proszę przenieść zapasy metali do pobliskiej jaskini, nieopodal naszego magazynu. Nadzorca Mark Fisher. Aha, czyli to jest Fisher. Okej, dobra. Przedzieranie się, jak ja uwielbiam przedzierać się przez różnego typu. No dobra. Daj. Daj, dobra. Instrukcja. Węgiel. Więcej węgla. Jeśli słyszycie jakieś piski, niestety na nagraniu, to już jest niestety też nie moja wina, bo no jeżdżą mi za oknem jakieś jacyś wariaci, którzy nie znają przepisów i tylko na hamulcu umieją jeździć. Więc no niestety. Dobra. Instrukcja. Proszę przetransportować narzędzia do pobliskiej stacji badawczej. Czas dostawy nie powinien trwać dłużej niż 4 dni. Podpisał Mark Fisher, nadzorca magazynu. 26 czerwca 2006. Jezu, naprawdę długo leżą te listy tutaj. Aż trudno uwierzyć, że to się jeszcze nie rozpadło. Ale w sumie, jeśli jest tutaj tak zimno, no to w sumie wilgoć. No dobra. Karta dostępu, magazyn. Dobra. Raczej tego już nie będziemy potrzebować, więc odłożę to tutaj, bo i tak tego nie będziemy potrzebować na razie. Więc no. Ogólnie to dziękuję wam za ten. Ten film ma już 42 minuty, o matko. Jezus, rozkręciłem się. Dobra. Następne będą krótsze najwyżej, ale się zobaczy, no. Dobra, to tak. Wbijajcie na kanały autorów i zostawiajcie tam suba, bo to ich na pewno zmotywuje do tworzenia kolejnych mapek. Wbijajcie też na Minecraft mapy i zostawcie Diaksa pod mapą, bo to, co jest tutaj zrobione, to jest po prostu piękne, perfekcyjne. No i... No, dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie swoją opinię w komentarzu na temat mapy, na temat tego. No i nie wiem, no. Napiszcie swoje teorie na temat, co się wydarzyło tutaj. Dowiedzmy się tego razem. Dobra. No to ja już nie przedłużam. I zapraszam was na kolejne odcinki. A na razie to by było na tyle. Do następnego.